Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Tomb Raider 2013. Poczekaj chwilę, muszę zobaczyć jak tu właściwie... Muszę pójść w prawo, bo w lewo to jest ten, pójście dalej, a tu jest taki ślepy trochę zaułek, to... Tu trzeba coś wziąć. 500 expa za darmo znowu. Muszę wyjść naprzeciw swojemu... You don't have to be against your destination. It's not needed, okay? Oh, you are dead, actually. This is not important anymore. Alright. Dobra, to teraz idziemy dalej. Koniec angielskiego łamanego. Co my tu mamy? Ja coś... Róbki? Śrubki. Tak po prostu? Bez fajerwerków? Śrubki? Nie. Ciekawe, dobra. Nie mówię, że to źle, no nie. Mi to pasuje jakby. Nie wiem, jakieś te zakamarki, kurde. Kutekumby. Jesus, następne śrubki, patrz. Rozpieszczają je dzisiaj, widzę. Tych śrubków trochę jest. Czekaj, coś tu będzie jeszcze? A tam jest jeszcze nie ten. Tam jest jeszcze artefakt, tak by the way. Znaczy relikt. No co jakby nie było, no to jest, nie? W którą stronę? W tamto? To tam jest, to chyba w tą trzeba iść, bo to gdzieś na dole. Kurde, czy ta kamera musi być naprawdę tak blisko? Nie może być ciut dalej? Dobra, jest ognisko. I tu jest ten artefakt. Punkt bez powrotu. W tym obozie Lara nie będzie mogła korzystać z szybkiej podróży. Nie musi! Wcale nie musi. Wszystko pozbierane. Mapa, wszystko mam. Prawdopodobnie z wczesnej epoki Edo. Nie musi korzystać, wszystko działa. Teraz bierzemy to. I nie mam nic z śrubków. Czekaj, coś tu jeszcze jest? Nie, to wszystko. Kabliczka przy rozpadlinie jest zrobiona cała w 100%. A jakoś się nawet mocno nie musiałem starać. Okej. To co, dalej? Chyba dalej. No jakby no nie widzę innego tutaj rozwiązania, więc idziemy dalej. Otworzymy, tu pewnie pizga wiatr, też tak samo. O, widziałem przez drzwi, że pizgą. Czekaj, tu też raczej zigurat. Tylko obozy tu są. Kapliczka jest ogarnięta tutaj. Twierdza przy rozpadlinie, klasztor przy rozpadlinie. Tu wszystko jest porobione, nie? Max. Ciekawe. No dobra, to idziemy do przodu, no co? Nic tu takiego nie ma ze znajdziek, więc w zasadzie tylko trzeba iść do przodu i kmienić, no. Ja pierdzielę, jaki widok. Dobra, sam trzeba cię uratować. Ten Kutalung chce zrobić sobie nową królową z ciebie, ty uspokój się. Kutalunga trzeba tu zgasić. Nie, nie, proszę. Laro, dlaczego to robisz, Matiasie? Uważasz się za bohaterkę, Laro? Wszystko, co zrobiłem po to, by przeżyć. Ilu ludzi ty zabiłaś, by osiągnąć to samo? Tutaj nie ma bohaterów, tylko ci, którzy ocaleją. Himiko jest niebezpieczna i wściekła. Pała rządzą zemsty i posiada prawdziwą, destrukcyjną moc. Zwykła śmiertelniczka za królową? Powiedziałbym, że za wolność to dobra cena. Dobra, koleś na łeb dostał, trzeba mu poprzestawiać klepki we łbie chyba. To go posrało! Gdzie tu? Tutaj nie przejdę, trzeba bokiem iść. Jezu, przepraszam was bardzo, ale niestety musiałem, no nie powstrzymałem tego, musiał ze mnie wyjść ten diabeł normalnie. Tak się... po prostu, no, musiał. Musiał. Po prostu się tak wiercił, że no nie mogłem. Do góry! Ciup, ciup. A to śmiesznie wygląda, jak on tak... Ciup, ciup. I przeskoczy tam na ten. Yep. Okej, alright. We are alive! Fuck! Pięknie zeskoczyłem do lawy. Normalnie poczułem się jak pierścień z tego. Jakby mnie Frodo wrzucił do tego. Do wulkanu, dobra. Znaczy do wulkanu. To był wulkan chyba, nie? Do tej góra ognista tam jakaś była. To był wulkan, fuck. Nie wiem, Władcy Pierścieni nie ogarniam. Nie oglądam, nie lubię w zasadzie nawet. No naprawdę, weź nie bij, ale nie lubię. I... ops. Teraz na spokojnie, Demon, nie shiftem. Zostaw tego shifta, shift to jest unik. Dobra. Tędy. Tu wszystko się rozdupio, o Jezu. Na górę? No to na górę. Niech będzie i na górę, no trudno. Ops. Gdzie my zmierzamy? Gdzie ty oprowadzisz? Kaj ty żeś nie z nią polos. Cię dorwę, to ci nogi z dupy powyrywam, no przysięgam. Klasyczny zabieg tutaj trzeba zrobić. Chociaż nie wiem, czy taki klasyczny, czy to będzie takie proste. Nope. Trzeba będzie tutaj kombinować chyba. Czekaj, co ja muszę zrobić? Tutaj po tym to nie wejdę. Nie. No tym dzwonem w te dechy trzeba dowalnąć, no to jest proste, ale... Ale to jest w takim niewygodnym miejscu. A jakbym tam wskoczył? To trzeba walnąć chyba, nie? No. Może po prostu tak to zrobić. Nope. A może po prostu tak? Kurde. Poczułem się usatysfakcjonowany, szczerze powiedziawszy. Dobra, tam trzeba pójść, co to jest? Chyba nie, chyba tutaj trzeba iść. Nie trzeba chyba z tego zaskakiwać, no dołu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Że to raczej nie jest poprawna droga dla mnie. Trzeba iść do przodu. Tędy. Gdzie tero? Czekaj, gdzie jest jakaś ścianka? Tam jest chyba, tam trzeba to wbić. Tak strzelam. Ej, nie. To gdzie? Poczekaj. No tu się świeci. Tam się jeszcze coś świeci w zasadzie? A do tego! O kurde, tego się nie spodziewałem po tobie, Lara. Seriously? Da. That was a fucking awesome idea. Moment, którędy tu? Którędy? Tam! Chyba. Dobrze, chyba dobrze zareagowałem. Oni idą w swoją stronę. No, trochę tych mrówków idzie. Biegnij, nie będą szybsi od ciebie. Tu się wszystko porozdupiało, to jest droga w jedną stronę tylko. Dawaj. Ups! Jeśli Lara to przeżyje, to będzie dobra. Naprawdę, takie przygody opowiadać dzieciom później. Siedzi babcia! Dobrze, że było spowolnione tempo, bo bym nie ogarnął. Siedzi babcia z wnukami, tam Lara Croft, nie? Tam małe Croftki takie siedzą, nie? I takie, no słuchajcie wnuczki, co ja robiłam, co wasza babcia robiła? A one tak, co babciu robiłaś, nie? I opowiada im jakieś te, jakie pierdoły, co tam odwalała na tej wyspie. Znajdziek szukała, była na live'ie u demona. Takie opowiadała rzeczy, oni takie, no co, ja, niemożliwe, nie, one nie uwierzyliby jej. I słusznie. O Chryste, ile to się rzecz dzieje. Tam trzeba pewnie. Jakie duże otwarte tereny, ja pierdzielę. Wyobrażacie sobie teraz... Tutaj tak z kamasza... W cudzysłowie z kamasza... Latać bez tej wciągarki? Też to jest... Przerąbane. Pewnie na dół trzeba zejść. Tak. No, trzymaj się. Lecimy do Himiko, na jaja Himiko. No na krok bardziej, ale... A tu trzeba... A myślałem, że trzeba na jej... na nogi wskoczyć, ale nie. No i mamy przedsionek jakiś, jest... Jeszcze jeden obóz. Przed samym końcem. Ale nic nie mogę rozwinąć, to po co mnie ten obóz? Chyba tylko, żeby zapisać grę. Chyba tak. Dobra, tu nic, to tędy. I do góry chyba. Matko Boska, co tu się dzieje? To jest burza z piorunami. A, w bok. Dobra, ogarnąłem. Ciekawe, czy to jest wyścig z czasem, w sensie jak za długo będę tutaj siedział, to umrę. Wolę tego nie sprawdzać, wolę na raz w sumie zrobić tą grę niż cały czas umierać. Co tu się stało? Ej. Dobra, ostrożnie. Ajajajajajajaj. Lara, trzymaj się! Wiem, że kamienie spadają, jest wodospad i mamy w ogóle przesrane, ale postaraj się zachować zimną krew. No zmierz, bo spinasz się po lodzie, to zimno krew. A no, śmiesznie, nie? To miało być jakoś fajniej ubarwione, ale niestety żart mi znowu nie wyszedł. Wychodzę z formy. Teraz same suche żarty lecą no, w ogóle na tym. Kiedyś to jeszcze chociaż nawet uśmiech budziło u ludzi. Teraz to już jest tylko uśmiech, ale zażenowania. Niestety. Ludzie się zmieniają, wychodzą z formy i w ogóle to jest, ja jestem przykładem. Ja nigdy nie byłem w formie w sumie. O, wielka królowo, po wielu próbach zdobyłem dla ciebie naczynie. Przelej w nie swą duszę i powróć do tej ziemskiej powłoki. Przelej ją i bądź odrodzona. Przelej i przebudź się! Musisz podejść bliżej, no ta wsiura za chwilę mi zabierze moją przyjaciółkę. Pistolet! Gin! Gin! Ja zginąłem, zamiast tego. Muszę bardziej uważać. Za bardzo na ciśnieniu gram w tą grę. Chcę wszystkich pozabijać za szybko. Wow! Dobra. Demon, skup się. Dobra. Okej. Tego trzeba tak. I tak. Dobra, git, działa. Nie wiem, czy go zabiłem, czy nie. Teraz na pewno nie żyje. Ktoś jeszcze? Chyba nikt. Dobra, śrubki. Śrubki, 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 śrubki. Ja wiem, że to nie jest czas i miejsce na śrubki, ale trzeba śrubki zbierać. Co by się nie działo. Tu jeszcze fąfle na górze jeszcze byli w sumie. A na górę już nie mogę wejść. Trudno. Te śrubki trzeba będzie odżałować. Chyba, że tutaj się da. Nie da się. O matko, nie jest... O fuck! God damn it! Wow. Nie dubej. O! Naprostowały się deski nagle! Niesamowicie magicznie, no nie, no niemożliwe. Jakim cudem? No piękna rzecz. Dobra. Ty, kurde, silny. Dobra, już nie aż tak silny. O Jezu, cieć mi rzucił pod nogi znowu. O! Nie no, leż, sorry koleś, ale... Pochodzimy z innych światów, musisz zginąć. No i sorry. Bam. Okej. Okay. Wszyscy kolesie wykończeni z karabinu, jeden z łuku. To musi być dopiero, kurde, upokorzenie, nie? Ach. Piękna rzecz. Aha. Fąfle. Kurde. No. I gin. Dobra, jest jeden. Za wcześnie. Dobra, drugi. Raz. Dwa. I wykończenie. Pasuje. Jest zebrany jeden, zebrany drugi. Ktoś tu jeszcze został? Nikt nie został. Są tylko te śrubiksy takie. Tego się nie da? Nie da się. Czemu mam zaznaczonego tego typa? Jak i tak się nie da go podnieść. Tu ile ich nawaliło, patrzcie. Dwóch na sobie leżało. Dobra, oni tu gdzieś są? A, gówno widać. Dobra, Lara. Ogarnij, ogarnij. Dobra, tu już nie powinno być wiatru, ej. Das ist nicht fair. Na to nie da się w ogóle wejść, dobra, idziemy do przodu. I co tam się dzieje? Oho! Burza z piorunami! Na pewno cię słyszy, laska, na pewno cię słyszy. Ja wiem, że dramatyzm, ale ludzie! Kierun go szczelił. Po robocie, po hopie, już nie był hop, nie ma hopa. Oj, złap się. Tak się zastanawiała chwilę, czy mi utrudnić robotę, czy po prostu tak się złapać normalnie. Nie, jednak musiała puścić się jedną ręką. Weź, wyjdź! Szkoda, że mu jakoś jelit nie wyrwał albo coś, to by było najśmieszniejsze. Czekaj, on nie ma żadnych słabych punktów? Ma, z tyłu. Tak myślałem. Wplery! Albo nie, seria z karabinu będzie weselsza. Albo granat! O! Dobra, granata może nie będziemy używać, bo to jest zbyt bliskie spotkanie z tym typem. Nie, a może jednak shotgun? Nie mogę się, kurde, zdecydować. Chodź! Ściekana! Wryja! Co jest pod spodem tego typa? A, jeszcze się nic nie... Ajajaj. Gin. Czekaj, pozbieram śrubki, nie? Daj mi pozbierać śrubki, poczekaj. Jeszcze nie pozbierałem. A teraz to tak się stara, już wiecie. Nie odwracać się do mnie plecami. Gówno ci to daje, koleś. Ops, nie udało się, dobra. Nie wiem, kiedy następny raz będzie taka okazja, ale... może kiedyś. Dobra, nie udało się. O, pykło. Jedziemy. Teraz! Jebut! Gięcieciu. Kogo jeszcze nie pozbierałem z tych śrubiksów? Czekaj, ten nie pozbierany, dobra. Czekaj, ten nie pozbierany! Calm down! No, chyba nie pykło tak jak chciałem. Ten jest do nie... Aaaa! To jest jakiś duży facet! O, chodź. Niemożliwe, żeby to przeżył. Nie, dobra, nie żyje. Spaślak. Dobra, weź się uspokój, no. Moja fonfluwa, nie chcesz to, bo tańczyć. Pustego jakieś. Myślałem, że część jakoś zdobędę, jakiś karabin, no to dupa. Po co ja go zabijałem? Mogłem go ominąć po prostu. Chyba nie mogłem. Tu w ogóle zasypani śniegiem, matko, jedyne co się dzieje. Ale jest walka ze strażnikiem? Była, była. No tego mi nikt nie może odmówić, że nie było. Oho, bijem się? To dawaj. Czekan w plecy. No nie. Wypierdzielaj. No i co? I co? I co? I co? I co? I co? Ja ci dam zaro. Banie! Dzień! Dostałem jakieś lepsze pistole, czy nie? Może? Nie wiem. Dzięki Bogu. Laro, co się dzieje? Jestem tu. Jesteś bezpieczna. Już dobrze. Już dobrze. Uratowałaś mnie. Wiedziałam. Obiecałam ci. Zabierzemy cię do domu. To Lara! Ma sam! Udało się jej. Wszystko będzie z nią dobrze. Co tam się wydarzyło? To już koniec. Teraz możemy odpłynąć. Dobra, wynośmy się stąd. Byłam taka ślepa, taka naiwna. Przez wiele lat odrzucałam ojca, wątpiąc w niego tak jak inni. Tymczasem on miał rację w tak wielu sprawach. Chciałabym mu to teraz powiedzieć. Jest tyle tajemnic, które traktowałam jak zwykłe opowieści, lecz granica między mitem a prawdą okazała się mglista i niewyraźna. Muszę znaleźć odpowiedzi. Muszę zrozumieć. Alicja robi mi gofry przed lekcjami baletu. Potrzebujesz czegoś? Nie wiem, co właściwie przydarzyło ci się na tej wyspie, a sądząc po twoich ranach i wyrazie oczu, chyba nawet nie chcę wiedzieć. Tak czy inaczej, płyniemy do domu. Ja nie wracam do domu. Okej, także... To jest tyle, jeśli chodzi o tą grę. Przeszliśmy całą grę dzisiaj, zamknęliśmy. W sumie miałem rację, czyli czeka nas końcówka fabuły, mówiłem niedawno i tak było, Nie wiem, czy to w tym, czy w tamtym odcinku, ale no... Jest przerobione. Więc cóż mogę wam powiedzieć o tej grze? Popasowałoby ją podsumować. Z racji tego, że jest... Kurde, no ziewam. Z racji tego, że to jest końcówka i są napisy, to właśnie podsumuję grę. Jeśli chodzi o fabułę... Mi pasuje, według mnie jest bardzo dobra, bardzo wciągająca, taka tajemnicza, że do końca nie wiadomo za bardzo co stoi, znaczy nie do końca. Dopiero pod koniec można się dowiadujemy się, o co właściwie chodzi z tym wszystkim, takie tajemnice, takie tu, takie fajnie to wszystko jest uzbrojone. Tu zdrady też, że Whitman to nie do końca był taki pozytywny fąfel i tak dalej, śmierci postaci. Mi się podobało, fabuła, jak najbardziej mi pasowała. Nie było tam żadnych zgrzytów, których jakby tam uznałbym, że to jest B i w ogóle. Także mi jak najbardziej na plus, jeśli chodzi o fabułę. To co mogę o tym więcej powiedzieć? To nie jest gra, która głównie się skupia na fabule, bardziej na akcji. To jest właśnie tego typu gra, więc fabuła ona jest, ale jest tak jakby bardziej po boku, ona tam działa, fajnie, że działa, ale tu jednak mamy akcję, nie? W międzyczasie. Rozgrywka. Powiem tak. Fajne nowe akcesoria do różnych rzeczy, zbieranie części, czy to pistoletu, czy to łuku. Fajna opcja, że można ulepszać te bronie, że to jest coraz lepsze. Plus jest taki, że mimo tego, no grałem na trudnym poziomie, nie? Mimo tego, że miałem już końcówkę gry, przeciwnicy mogli mnie w bardzo łatwy sposób wykończyć, jeśli wyszedłem im naprzeciw. Ja nie miałem tak, że wychodzę... Co jest, kurde? I wychodziłem, nie, i oni do mnie strzelali, a ja nic, bo często w grach tak jest, że pod koniec jesteś po prostu takim koksem, że nic cię nie potrafi zamordować. Tutaj tak nie ma, że wychodzisz pod koniec, jeśli faktycznie się nie kryjesz i jakoś nie myślisz nad tym, jak ich zabić, to oni cię bardzo szybko wykończą i musisz dyrać od początku, od punktu kontrolnego. To jest akurat na plus. Chociaż ten trudny poziom mógł być trudniejszy, nie był jakiś tam mocnym wyzwaniem, po prostu było mniej amunicji, chyba, z tego co wiem, przeciwnicy szybciej zabijali, a tak to poza tym to nic. A że walka tutaj nie jest jakoś mocno trudna, po prostu trzeba się dobrze kryć i strzelać do nich, no zwykle tak w strzelankach jest, nie? Że dobrze się kryjesz i strzelasz, to wtedy jest git. Ale brakowało mi takich finisherów, takich fajniejszych, bo trochę było ich tak trochę, nie? Ale kurde takich... One były takie klasyczne, czekanem w ryj, czy nie wiem, z shotguna w ryj, to takie dosyć to wiecie... proste. A mi brakowało, nie wiem, że Lara bierze głowę kolesie, wbija na pal albo coś takiego, chyba że to... Może ta postać po prostu taka nie jest i tak nie miało być, to jest możliwe akurat, nie? Z tej strony, że to w taki sposób działa. Ja nie wiem, ale mi brakowało czegoś takiego, takiej więcej krwi. Ja lubię krew. Jeśli chodzi o takie gry, to lubię takie krwiste, że tu kogoś, nie wiem, no coś takiego, nie? Mi się coś takiego podoba i te finishery takie nie do końca mi się podobały, aczkolwiek złe nie były, no jakoś tam się dało to ogarnąć. Poza tym, że jeszcze takie trochę bugi były z finisherami, w sensie, że Lara... Trzyma pistolet za kolesiem i koleś jest z tyłu, ona do niego strzela i koleś z tyłu dostaje, tak jak to było w którymś odcinku. To jest minus, no ale to tak... No powiedzmy, że niech to przejdzie, z przymrużeniem oka można to tam puścić tam płazem, nie? Jeśli chodzi o grafikę, jest fajna, jest śliczna. Te w ogóle krajobrazy, tu wchodzisz po jakieś drabinie, a tam z daleka jakieś góry, przepaść, jakieś w powietrzu. Pff, świetna rzecz. Przeszedłem do grafiki, od razu przeszedłem. No jeżeli to jest taka gra komercyjna tutaj i faktycznie ta grafika jakaś tam na jakimś poziomie jest, to można ją ocenić, nie? Lara w ogóle tu taka porysowana, tu jakieś rany. Świetne, w ogóle i trochę mi brakowało, mówię, takiej bardziej realistyki, takiej... nie wiem, że przypala sobie tą ranę tak jak wtedy, nie? I faktycznie widać, że mięso jakieś tam się pali, to by było fajne, nie? Takie bardziej realistyczne. Ale czego ja oczekuję? To jest 2013 rok. Może w 2016 już robią takie gry, że to jest bardzo realistyczne. Zobaczymy. Nie wiem, ale właśnie mi czegoś takiego tutaj, co nie? Co jeszcze? A, znajdźki, jeśli chodzi o system znajdziek w ogóle w rozgrywce jeszcze. Fajnie, że mamy mapę, można to zbierać, to jest plus, ale później te wyzwania, że trzeba tego szukać, to też w sumie otwiera mapę z neta i nikt tego normalny chyba nie szuka tak, znaczy normalny. Nikt tego raczej nie szuka po prostu tak, że lata po mapie i tego szuka, nie? Tych różnych, nie wiem, czy transparentów, czy innych pierdół, no chyba, że ktoś szuka, no to trudno. No to jest niezaznaczone na mapie, to jest moje subiektywne zdanie, ale ja wolałbym mieć to zaznaczone, żeby to porobić. Ale to mówię, to jestem tylko ja i to tylko moje tam kwestie. Znajdziek sporo, fajny dubbing w ogóle, jeśli chodzi o dubbing, bardzo dobrze dobrane postaci, Lara fajny głos miała, taki dobrany faktycznie do tej Lary Croft. Nie wiem, kto podkładał głos pod właśnie Larę, ale plus, bo to fajnie, naprawdę ten dubbing był ok, na fajnym poziomie stał, także mi się podobało. Przejdźmy z powrotem do grafiki, bo się rozgadałem na temat rozgrywki z powrotem. Grafika, no to powiedziałem już, że mi się podobała, że nie, że było na plus, że jak najbardziej. I muzyka. Nie zapamiętałem żadnych takich niesamowitych, wiecie, soundtracków z tej gry, aczkolwiek była fajna, była nastrojowa i pasowała. Muzyka, cały soundtrack, także jestem na plus. Wiecie, to też nie jest gra, w której dużą rolę odgrywa muzyka. To nie jest gra tak jak, nie wiem, Heavy Rain czy coś, gdzie tam muzyka decyduje często o tym, jaki klimat ma cała scena. Tutaj macie grę, która jest akcją, więc tutaj muzyka bardziej ma po prostu nie przeszkadzać w akcji niż robić klimat. Aczkolwiek były miejsca, gdzie ta muzyka fajnie była dobrana i to pasowało. Więc to jest, jestem też na plus. I cóż, mogę tylko wam podziękować za obejrzenie serii, zaprosić do kolejnej serii po Tomb Raiderze, która nie wiem jeszcze jaka będzie, klasycznie zawsze to mówię, że nigdy nie wiem co będzie następną serią, następną grą. Być może dam ankietę, zobaczymy, obczai się to. I co, jeszcze na live'ach porobimy te znajdźki do końca. Nie wiem, czy dalej można grać po zrobieniu fabuły. Chyba można, tak mi się wydaje. Że po zrobieniu fabuły możesz sobie latać po tej wyspie i szukać różnych rzeczy. Chyba można, raczej można, jak nie można, ale wczytam wcześniejszego tego save'a i żeby 100% mieć w ogóle. Ciekawe, czy za to jest jakiś achievement. Chyba tak, za ukończenie 100% gry, chyba tak. W ogóle po ukończeniu gry dostałem też achievementa na Steamie. Tak wam nie mówiłem, bo była scenka, to nie chciałem przeszkadzać w klimacie. Więc tak jak mówię, możecie jakieś propozycje pisać w komentarzach, w ogóle piszcie, na dole macie formularz wysyłania propozycji w opisie, gdzie możecie wrzucać jakieś propozycje na serię, na jakieś live'y, na wszystko inne, więc jak najbardziej zapraszam, też chcę poznać waszą opinię, jeśli chcecie wygłosić jakąś opinię, ja chętnie jej posłucham właśnie w komentarzu na dole. Ja jestem chętny słuchania was, gadania, rozmawiania z wami, ja tego chcę. Jakby ja nie jestem jednym z tych youtuberów, co wyślą filmik i dajcie mi forsę i gówno mi obchodzi co sądzicie, nie. Ja jestem osobą, która faktycznie chce z wami pogadać, lubi wchodzić w interakcję, więc w ten sposób. No i to by było chyba na tyle z mojej tutaj całej gadaniny. Na razie, trzymajcie się, a nie, to pożegnania na live jest. Na live też jest szczególne pożegnanie, na live też was mogę zaprosić, co są też co jakiś czas na kanale. I są różne gry i tam sobie gramy, żartujemy, jest śmiesznie. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie!